Okej. Okay. Witamy Słonia w rapowym quizie. Willkommen. Jesteś pierwszym raperem, który wraca w drugim sezonie. Mm-hmm. I ciężko będzie porównać, jak ci poszło względem pierwszego sezonu, bo zmieniliśmy jakby punktację. Okay. Stwierdziliśmy, że nie robimy punktacji, może tak powiem, wielopunktowej, tylko każde pytanie to jeden punkt. Czyli mamy 10 pytań, 10 punktów. Okay. Maksimum. Więc jest to tak. Jeszcze jedna jest kwestia. Mhm. Jest pytanie, powiedzmy, pomocnicze. Jeżeli nie będziesz znał odpowiedzi na któreś z pytań, możesz raz wymienić pytanie. Okay. Mam pytanie dodatkowe, ratunkowe tak zwane, które będziesz mógł wykorzystać w dowolnym momencie i umawiamy się, że kiedy udzielasz odpowiedzi i jesteś pewny, że to ta odpowiedź mówisz ostatecznie. Dobra. Dobra? Okay. Bo wszyscy próbują mnie wywalić w chuja. Dobra, okej, okay, to słuchaj, zaczynamy. No. Pytanie numer jeden. Ostatni album z serii mixtape'ów DJ Dexa ukazał się w roku 2017, 2019, 2020, 2021. To był mixtape numer 7. Pamiętasz? Nie pamiętam. 2020 ostatecznie. Zgadza się. Wiedziałeś, czy przypominałeś sobie? Nie, liczyłem sobie czasowo mniej więcej, kiedy kręciliśmy. Byłeś na tym mixtape'ie? Tak dalej. Byłem na tym mixtape'ie, po prostu próbowałem sobie to złożyć mniej więcej. Dobra, czyli mamy jeden punkt. Lecimy. Pytanie numer dwa. Amerykański raper, który nagrał najwięcej gościnnych zwrotek w historii rapu amerykańskiego, to wymieniam. Method Man, 2 Chainz, Lil Wayne, Snoop Dogg. Method Man, 2 Chainz, Lil Wayne, Snoop Dogg. Najwięcej gościnnych zwrotek. Ostatecznie Snoop Dogg. Dobrze. Masz jakieś ten? Masz jakieś dane na ten temat? Nie, ale myślę, na ilu płytach słyszałem Snoopa i jest tego od chuja. Zgadza 2 Chainz jest dosyć młody, że tak powiem, i on by to musiał po prostu napierdalać, a... No to słuchaj tego, jeszcze, bo... Myślałem jeszcze nad Lil Wayne'em. Słusznie. No to przeczytam ci pierwszą piątkę, bo to jest ciekawe dla samego faktu. 2 Chainz ma ponad 300 gościnek. Juicy J na czwartym miejscu ma ponad 350. Tech N9ne ma ponad 400 na trzecim miejscu. Na drugim Lil Wayne 500+. I na pierwszym miejscu Lil Wayne aka 500+. Plus. I na pierwszym miejscu jest Snoop Dogg, ma 1200 gościnek. Plus. Tej, on ma 1200 gościnnych zwrotek? Tak, nagranych. No, czaisz? Oprócz tego 500 albumów nagranych, nie? Niesamowity gość. No, dobra, ale masz 2 punkty. Fantastycznie. To słuchaj dalej. Pytanie numer 3. Najlepiej sprzedający się rapowy album wszechczasów to Outkast, Speakerbox, The Love Below, Wu-Tang Clan, Enter the Wu-Tang, Eminem, The Eminem Show, Fugees, The Score. Zostanę przy Wu-Tangach. Wu-Tang Clan. Mhm. Ostatecznie? Mhm. Enter, tak? To jest płyta Enter. Enter the Wu-Tang. Tak, to zostanę przy Wu-Tangach. Ostatecznie? Tak. Nie. Okej, co? Eminem Show. Eminem Show. Wiedziałeś? 27 milionów sprzedanych płyt i 3 miliardy streamów. No. No tak. A powiem ci, że całkiem wysoko jest w ogóle Fugees, chyba na czwartym miejscu, albo na trzecim, i w ogóle Lauryn Hill z tą pierwszą płytą jej solową. Education of Lauryn Hill. Okay. W chuj wysoko. Aż jestem zdziwiony. No ale tutaj Eminem. A który był Enter? Kurwa, nie było go na liście nawet.
A to było top 30, miałem top 30 listę. Ciekawe, bo no. Kurwa, ja bym biorąc pod uwagę to, jak ja on, też myślałem, że Enter. Że no. Enter, biorąc pod uwagę UR i wszystko, co się działo, ilość logówek, kurwa, które były wszędzie, kurwa, Wednesday na Instagramie, kurwa, wiesz o co mi chodzi, kurwa. Powiem ci, że też bym się zastanawiał, nie? A Outcast jest na 13 miejscu na przykład. I to jest, nie, oprócz Fugees to jest jedyna grupa, która jest tak wysoko. Dobra, słuchaj, mój drogi, pytanie numer 4. Wymień trzech raperów, których ksywa zawiera przymiotnik Big. Big? Big. Jak chcesz, może być Big. Też zespół. Zespoły albo artyści solowi. Big Mike. Okej. Okay. Big Psych. Okej. Okay. A może być trochę Big zmienione? Zależy jak, no. JT the Biga Figa. Tak i nie. Dawaj Big samo. Okej, okay, no to byłoby za proste. Dużo jest takich tworów. Bigopodobnych. Big Hawk. Okej. Okay. Kurwa, powiem ci, że tak się spodziewałem, że wymienisz w ogóle wszystkich typów, którzy są w jakichś czeluściach rapowych, a nie wymieniłeś żadnego, który... Jak ci teraz wymienię typów, to będziesz się zastanawiał, jakim cudem. No to Notorious B.I.G. A, to nie bierałem go pod uwagę jakby. Ale no... No kurwa. Okej, okay, dobra, dobra. No ale kurwa. Big L. No. Big Boy, Big Daddy Kane, Big Sean, Big Gip, Big Mo. No. Okay, no. Ale dobra, mamy to. Okej, okay. No to lecimy dalej. Słuchaj tego. Wymień trzech raperów z pierwszej edycji popkillerowskich Młodych Wilków. Jeszcze raz. Wymień trzech raperów z pierwszej edycji popkillerowskich Młodych Wilków. Z pierwszej edycji. Bisz? Tak jest. Białas? Tak jest. A pamiętasz ten klip? Może z klipu ci się skojarzy. No pamiętam, mi się jedynka z dwójką, kurwa, skleja. Śliwa był w dwójce. Staram się nie patrzeć tam, kurwa, żeby być, kurwa, truth the game. Dobrze, bardzo dobrze. Nie patrzę tam, nie podpowiadają tam nie chłopaki, nie podpowiadają. Tau? Medium? Tak. Bo nie wiem, czy on... Tak. No to był medium jeszcze, tak. Jest trzech, ale Śliwa był w jedynce. Śliwa był w jedynce? Tak. Mhm. Yes. Kurwa, myślę, że był w drugiej. Nie, był w jedynce, ale dobra, mamy to. Okej. Okay. Okay. Oprócz tego Vixen, Getz, Bonson. Vixena chciałem powiedzieć, o tym też myślałem. Getz, Bonson, Shot, Kaiteu. Chłop, który jakby zaginął chyba w akcji. Tuż na rękach, Rekord Green. Taka ekipka. No. I chuj. Dobra, słuchaj tego. Ale mamy to. Numer 6. Ułóż albumy Cypress Hill chronologicznie od najstarszego do najnowszego. Czytam przypadkową kolejność albumów. Okay. Rise Up, Temples of Boom, Black Sunday, Skull and Bones. Dobra, to tak. Rise Up, Black Sunday, Skull and Bones i Three Temples of the Boom. Black Sunday, Three Temples of the Boom. Rise Up jest najnowszy z tego i zostały ten czwarty, który jest na numer rzeczy. Dobra, czyli lecimy jeszcze raz. Pierwszy? Black Sunday, mm-hmm. Three Temples of Boom. Mm-hmm. Jaki, są jeszcze dwa, które wymieniłeś. Skull and Bones i Skull Rise Up. Skull and Bones i na końcu jest Rise Up. Zgadza się. No. Pewne siebie byłeś, to już nie mówię ostatecznie. No, tylko zapomniałem o Skull and Bones. Okej. A pamiętasz ostatni tytuł? Ostatniej płyty? Ostatnia Elephant... Właśnie już nie. Wyszła z miesiąc temu? Pierdolisz. No,
Jest taka myślę, całkiem, całkiem. Okej, okay, no. To ta Elephant była fajna, fuj, podoba mi się. A to tego nawet nie widziałem. Elephant on Acid? Tak. Coś takiego? Tak, 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 no. Ale jeszcze było, kurwa, Smoke and Mirrors i jeszcze w ogóle coś. Ale nie, Smoke and Mirrors to był Be Real, kurwa, jego solówka. Sam, o, tak, solówka, okej. Okay, jego mixtape chyba solowe. No. To nie, to teraz wyszła jakaś jeszcze nowa płyta, jest całkiem okej. Okay. Dobra, mamy to. Numer 7. Czy album Real Brothers duetu BG Knockout i Dresta został wydany w wytwórni Ruthless Records? Ruthless Records. Masz tak albo nie? Tak, został wydany w Ruthless Records. Ostatecznie. Ostatecznie. Nie. Jak chuj? W Def Jamie. Specjalnie cię pod nie, kurwa. Tak, no zobacz sobie. Nie, pierdol, że oni to w Def Jamie wydali. No zobacz. Dla pewności zobacz. BG Knockout. Knock out. Nie, nie, jest knock, tylko on miał knocycy. Knock, tak, dokładnie, bo on nie mógł, kurwa. Bo on nie mógł, tak. Real Brothers. Tej, Jeff Dem. Def Jam, kurwa, pierdolona mać, ale dobre pytanie. Propsuję. Kolano na mordę takie, że koniec, nie? No, specjalnie. A w pierwszym pamiętasz, na czym wyjebałeś też jedno pytanie? Kto nigdy nie nagrał płyty w Ruthless? I tak. Też była tam jedna persona, nie pamiętam kto teraz. Był Kid Frost, był Flesh and Bone. Tak. Wtedy... Flesh and Bone nie wydał właśnie. Kurwa, no, ja bym przekonał, tak. No, widzisz. Dobra, masz dwa uwalone pytania. No. Nie jest źle. Pytanie numer 8. Pamiętaj, że masz podmiankę w razie czego. No. Pytanie numer 8. Ile utworów łącznie znajduje się na drugim albumie Demonologii? Liczymy dwie płyty. Możesz się pomylić o dwie pozycje. Kto zna takie gówna, kurwa? Kurwa, no zrobiliście tą płytę. Ile łącznie? Możesz się pomylić o dwa kawałki. Liczymy wszystko, nie? W sensie... ilość tracków, tak? Ilość tracków, które są na płycie. Ze wszystkim jakkolwiek się 23 nazywa. Ostatecznie. Źle. Kurwa, jak chuj. 27. Jak 27? 27. Na drugiej Demonologii? Tak. 14 i 13 było. No sprawdzałem to wczoraj. A nie, kurwa, 12 i 13? Nie. No zobacz. Na takich prostych rzeczach. D2 album. Nie, pies to jebam, nie chcę się wkurwiać. Dobra, dobra. Dobrze. Widzisz, i z tą podmianką jest tak, że kurwa mógłbym sobie jakieś podmienić, no, gdybym no. Znał je wcześniej, nie? Okej. Okay. Dobra, no nie, no znasz pytanie i możesz powiedzieć, nie odpowiadam i zmieniam. Nie, nie. No. Jakbym widział wszystkie pytania, to bym sam mógł okay. Wybrać, no, które podmieniam. Okay, dobra, dobra, dobra. No nie, na bieżąco lecimy. Dobra, pytanie numer 9. Aha. Który z niżej wymienionych artystów rapowych nigdy nie miał swojego show w telewizji? Wymieniam artystów rapowych. Coolio, Flava Flav, Dr. Dre, Ice-T. Coolio, Flava Flav, Dr. Dre, Ice-T. Ice-T miał, bo mieli skoko. Flava Flav miał, bo miał ten, kurwa, swój show, taki, kurwa, żeby się z nim ohajtać. Został mi, kurwa, Coolio i został mi Dr. Dre. Coolio chyba był w jakimś programie telewizyjnym postawie na doktora Dre. Ostatecznie. Ostatecznie. Zgadza się. Trafiłeś. Tak. A w jakim programie był Coolio? Coolio miał jakiś swój. Coolio's House, coś takiego? Albo Coolio's coś tam? Coolio's House. Ogólnie ja jakiś... Mam to nawet gdzieś tutaj w tym... W ogóle to, że ten mem, że jego kurwa głowa z tymi włosami wygląda jak niedogolone jajo, kurwa. Ale tak wygląda. No czekaj. A w ogóle wiesz, co on zrobił z tą dziarą, nie? On poleciał, nie. Kurwa, na Gathering, kurwa, na Gatheringu, kurwa, no. Jagalosów, kurwa, grał i stwierdził, że sobie wydziara, kurwa, napis Jagalo i wydzierał sobie Jagalo przez jedno G. Przysięgam, tak było. Wiara w Stanach, kurwa, nie był wywiad z Tudopem, który mówi, kurwa, nawet nie wiem, jak to się czyta. Jugalo? Jugalo. Nie, no jest... Ale co on tam robi? Zaprosili go normalnie? No grał na Gatheringu, nie?
Coolio's Rules się nazywał program. Pewnie jest chujowy. Dobra, tak. Słuchaj, pytanie numer 10. Wymień przynajmniej 3 raperów, którzy udzielili się w singlu Hitem High ze ścieżki dźwiękowej do filmu Space Jam 96. Dobra. Basta, LL, kurwa, Biril, Method Man, kto tam jeszcze, kurwa, był? Czekaj, Basta miał ostatni zwrotkę. Albo ostatni był LL. Już masz, coś. No. Supreme competition is about to begin above the rim. Tak, tak. Mi się wydaje, że Basta był na końcu. Albo był Basta na końcu, albo, kurwa, LL, Method Man, Coolio był. Coolio, no tyle, 5. Dobra, mamy to, okej. Okay. A mogę, dobra. Pytanie dodatkowe? Mogę dodatkowe i sobie podbić punkt ewentualnie? O kurwa, za tę demonologię, nie robiliśmy za tę demonologię nie robiliśmy ewentualnie. Tego jeszcze, dobra. A dobra, a chuj. No, i chuj. Jeszcze tak nie robiliśmy. Jak nazywa się tytuł pierwszego albumu Outkast? Southern, kurwa, coś tam nie wiem. Nigdy, kurwa, nie wiedziałem, co tam jest napisane. Nie umiesz tego przeczytać? Ja nawet, kurwa, człowieku, nie starałem się tego przeczytać, tylko było Southern coś tam. Ale to jest proste. Southern Playalistic Cadillac Music. Okej, okay, dobra. Na 100% to wiedziałem, bo mi to, kurwa, parę osób na bank gadało, okay. Ale ja zawsze, kurwa, moja pamięć jest Southern. Okej. Wystarczy 2 razy przeczytać i zapamiętać, bo to nie jest trudne, tylko dlatego, że to jest, wiesz, zlane, nie? Tak. Dobra, poszło ci całkiem nieźle. 7/10. 7/10, nieźle. Not bad. Dobra, dziękuję ci pięknie, mój drogi. Thank you very much. Mamy jeszcze chwilę czasu, zaraz przechodzimy do formatu PND.